Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jolanta Hankowska. Prowadzę śledztwo w oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie dotyczące Powstania Warszawskiego. Ściślej rzecz ujmując, jeżeli chodzi o śledztwo, które jest prowadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, jest to śledztwo bardzo szerokie. Jest to śledztwo o charakterze historycznym. Ono w chwili obecnej liczy około 200 tomów akt. Ja przytoczę, czego ono dotyczy. Tak jak powiedziałam, ono ma szeroki zakres. Jeżeli chodzi o jego zakres przedmiotowy, to również obejmuje ono zdarzenia, jakie miały miejsce na Woli. Jest to postępowanie o sygnaturze S20-2010-ZN i dotyczy ono zbrodni hitlerowskich popełnionych w Warszawie, w okolicach Warszawy w okresie trwania Powstania Warszawskiego na ludności cywilnej Warszawy, dzieciach, kobietach, mężczyznach, w tym na osobach chorych i niedołężnych, a także na powstańcach wziętych do niewoli. Ten czyn został zakwalifikowany z artykułu 1, punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz zdrajców narodu polskiego. Jednocześnie przyjęliśmy jako komisja, że zgodnie z artykułem 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, te zdarzenia są, nadany im jest tytuł zbrodni przeciwko ludzkości, w szczególności są to zbrodnie ludobójstwa. Także w ten sposób już jest przyjęta kwalifikacja prawna czynów, które dotyczą zbrodni popełnionych na ludności cywilnej Warszawy. Skąd się wzięło to śledztwo? Śledztwo to zostało zapoczątkowane w 2010 roku, tak jak mówi sygnatura, ale bazą i podstawą tego postępowania są dwa inne śledztwa, które toczyły się jeszcze w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. I tutaj z tyłu macie Państwo przedstawione postanowienie o wszczęciu śledztwa, które stało się bazą dla całego tego postępowania. To było śledztwo S4/75, czyli proszę zwrócić uwagę, to są czynności przeprowadzane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w latach 70. jeszcze. To śledztwo dotyczyło zbrodni hitlerowskich popełnionych w szpitalach, punktach sanitarnych oraz domach opieki podczas Powstania Warszawskiego. Postępowanie to zostało, proszę Państwa, zawieszone 31 grudnia 1989 roku. Drugie postępowanie, było jeszcze jedno śledztwo, może tak zacznę, było jeszcze jedno śledztwo w Byłej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Ono nosiło taką sygnaturę DS1/81. Było to śledztwo szersze i dotyczyło ono zbrodni hitlerowskich dokonanych w sierpniu i we wrześniu 1944 roku w Warszawie. Na początku obejmowało ono tylko i wyłącznie dzielnicę, tak jak tutaj jest napisane, Ochota, natomiast potem na skutek licznych dołączeń kolejnych śledztw zostało ono rozszerzone. Tutaj jest właśnie takie postanowienie o dołączeniu kolejnych materiałów do tego śledztwa. Ono się rozrosło i w efekcie zaczęło obejmować wszystkie dzielnice i wszystkie zdarzenia na terytorium Warszawy oraz okolice Warszawy też zostały objęte tym śledztwem. W efekcie tych dwóch prowadzonych, te dwa prowadzone śledztwa zostały zawieszone w pewnym momencie. Następnie w 2010 roku
doszło do podjęcia obydwu śledztw. Jeszcze w 2008 roku wyodrębniono tę dzielnicę Ochota i podjęto tylko w zakresie dzielnicy Ochota, ale Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznała, że bezpodstawne jest takie dzielenie poszczególnych miejsc i zasadnym byłoby podjęcie postępowania, całości postępowania dotyczącego powstania warszawskiego i zbrodni popełnionych na ludności cywilnej Warszawy. W związku z tym, tak jak mówię, następnie w dniu 30 września 2015 roku doszło do połączenia tych postępowań. Ja tutaj jeszcze dalej mam, przedstawiam Państwu postanowienie o zawieszeniu śledztwa, tego pierwszego, które stanowi bazę dla prowadzonego postępowania, czyli tego śledztwa S4/75. Ja tylko tak dodam, ono zostało zawieszone 31 grudnia 1989 roku i podam Państwu przyczynę. Mianowicie uznano, że dostępne w kraju środki dowodowe zostały wyczerpane, a osoby odpowiedzialne za popełnienie zbrodni nie przebywają na terenie Polski. To było podstawą zawieszenia tego postępowania. Ponieważ przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej dają podstawę do prowadzenia postępowania, pomimo tego, że nawet sprawcy zbrodni nie żyją, gdyż zasadą prowadzenia postępowań w Instytucie Pamięci Narodowej jest również zmierzanie do ustalania tego, jak wyglądały zdarzenia oraz zmierzanie do ustalania osób pokrzywdzonych. W związku z tym dało to nam podstawy do podjęcia działań mimo wszystko. I dlatego w 2010 roku te postępowania zostały podjęte, w 2015 roku połączone i obecnie to jest ta właśnie jedna ogromna sprawa. Aktualnie tylko tak dodam, że postępowanie pozostaje w fazie in rem. Co to oznacza? Z punktu widzenia procesowego takie określenie faza in rem oznacza, że w postępowaniu nie przedstawiono zarzutów. Czyli postępowanie toczy się w sprawie. Na chwilę obecną, ponieważ zgodnie z wymogami formalnymi takie śledztwo jest przedłużane, czyli pozostaje pod kontrolą Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, to śledztwo jest aktualnie przedłużone do dnia 7 lutego 2020 roku i trwają w nim intensywne czynności śledcze. Tutaj dalej ja Państwu pokażę jeszcze właśnie to postanowienie o zawieszeniu śledztwa, ono było rzeczywiście ogromne, dotyczyło różnych miejsc, to są poszczególne strony. Opis akurat tutaj właśnie jest opisany Szpital Świętego Łazarza, który znajdował się na Warszawskiej Woli i opis tych zdarzeń, które miały miejsce w Szpitalu Świętego Łazarza. Szpital Dziecięcy Karola i Marii przy ulicy Leszno 30, gdzie też się rozegrały okropne zbrodnie. Dalej jest Śródmieście i inne dzielnice. Tutaj macie Państwo zaprezentowane pierwsze postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa, to jest 2008 roku, a następnie w 2010 kolejne dwa postanowienia i następnie połączenie nastąpiło tych śledztw. Może powiem tak tylko w skrócie, jakie czynności procesowo-dowodowe są wykonywane w tym postępowaniu. Przede wszystkim jest gromadzony materiał archiwalny. Chodzi tutaj o dokumenty archiwalne i w tym zakresie tutaj wykonywane, pozyskujemy te dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Te kwerendy są szeroko zakrojone. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej bardzo nam pomaga. Dokonano oględzin bardzo licznych jednostek archiwalnych. Ja nie jestem nawet w stanie powiedzieć, ile tego zostało zoględzinowanych, ile materiałów zostało na skutek oględzin materiałów włączonych do toczącego się śledztwa. Dodatkowo prowadzone są różne kwerendy przez historyka oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Są to kwerendy dotyczące albo jakiejś konkretnej osoby, albo konkretnego sprawcy, albo odnoszące się na przykład do rozkazów niemieckich i temu podobne. Chciałabym tutaj też podkreślić, bo to jeżeli chodzi o materiały pozyskiwane, czyli te nieosobowe źródła dowodowe, to tutaj bardzo pomocne okazały się różne instytucje. Między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego, które dwukrotnie już nam udostępniło liczne materiały. Za pierwszym razem były to relacje świadków,
za drugim razem w ostatnim czasie została nam przekazana, udostępniona baza ofiar, gdzie jest 54 tysiące osób zebrane, z imienia i z nazwiska wskazane. Także tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc i bardzo chciałabym podkreślić, że jeżeli chodzi o i prowadzenie postępowania i o takie spotkanie jak dzisiaj, to właśnie wzajemna jest bardzo ważna jest wzajemna współpraca. I chciałabym tutaj wskazać właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Biuro Poszukiwań, które przeprowadziło również dla nas bardzo dużą kwerendę i na pewno wstrzymało to pracę na jakiś czas, jeżeli chodzi o pracę pani z Polskiego Czerwonego Krzyża. Chodzi tutaj o pozyskanie protokołów z przeprowadzonych ekshumacji po II wojnie światowej. To naprawdę była olbrzymia kwerenda i panie włożyły bardzo duży wkład pracy w odnalezienie tych materiałów. Również pomocne nam okazały się urzędy miasta stołecznego Warszawy, a także Archiwum Państwowe w Warszawie, które wytypowało nam, proszę państwa, do zapoznania się 50 tysięcy jednostek aktowych. Także to obrazuje, jaka jest skala tego postępowania, ilość pracy, którą należy włożyć w to postępowanie. To są, tak krótko powiedziałam, na temat materiałów archiwalnych. Tutaj wybrałam dla państwa, żeby może nie było tak nudno, prawda, bo to po prostu postępowanie karne, więc nie wiem, na ile to dla osób, które nie są prawnikami, jest interesujące. Natomiast chciałabym państwu pokazać materiały, które znalazły się w aktach, które stanowią dla nas bazę właśnie po byłej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Na przykład odnośnie woli są takie zapisy dotyczące egzekucji na chorych i rannych podczas Powstania Warszawskiego w dzielnicy Wola. Tutaj mamy wypisane właśnie ulice Bema 57, Leszno 30, Wolska 2/4, Wolska 37 czy Płocka 26, która jest chyba tak, o której się najczęściej mówi, prawda, i jest wszystkim osobom to zdarzenie znane. Również dzisiaj rano były przekazy na ten temat. Tutaj mamy taką mapkę właśnie położenia szpitali, która znajduje się w aktach i jest wykorzystana jako materiał również procesowy. To jest pierwsza strona z zachowanych akt właśnie po byłej Głównej Komisji. Warszawa, egzekucje, dzielnica Wola. I znajdują się tutaj ulice. Oczywiście Bema, Chłodna, Ciepła, Elekcyjna, Okopowa, Płocka, Rawska, Siedmiogrodzka, Sokołowska, Karolkowa. Oczywiście. Także tak wyglądały akta te pierwotnie, kiedy ja je dostałam w 2010 roku. W takich okładkach się znajdowały, w ten sposób były opisane. Ja uznałam, że to wszystko należy wykorzystać, więc nawet nie rwałam okładek, zachowałam pierwotne okładki, bo uważam, że szacunek dla czyjejś pracy się należy. Zachowałam również notatki, które zostawili poprzednicy moi. To wszystko weszło w skład śledztwa, bo nigdy nie wiadomo co, kiedy może się przydać i zawsze hołduję takiej zasadzie. To są zachowane dokumenty. Tutaj jeszcze chciałam państwu pokazać takie charakterystyczne materiały, które występują w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To są takie karty, które zawierają opis zdarzeń. I akurat ta dotyczy dnia od 5 do 12 sierpnia, kiedy to oddziały SS rozstrzelały w masowych egzekucjach przy ulicy Górczewskiej za wiaduktem około 12 tysięcy mieszkańców Woli. Chodzi tutaj oczywiście o to zdarzenie, o którym wiemy, u zbiegu ulic Moczydło, Górczewskiej, gdzie obecnie jest postawiony krzyż. To właśnie taka karta obrazuje i opisuje to zdarzenie jako zachowana. Tutaj dalej są uwagi, źródła, skąd wiemy o tym.
ta karta dotyczy, proszę Państwa, materiałów archiwalnych, dotyczy szpitala Wolskiego. Obecnie jest to Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc i właśnie chodzi o osoby, które zostały zatrzymane przy Płockiej 26. Tak to wygląda. I dalej jest opis zdarzenia i sytuacji. Prócz tego, że mamy te dokumenty, które tutaj Państwu wskazałam, to również chciałabym powiedzieć, że w ramach prowadzonego postępowania karnego zwrócono się o wydanie opinii do Biura Badań Historycznych IPN. W chwili obecnej w ramach śledztwa oczekujemy na wydanie takiej opinii w dwóch kwestiach. Mianowicie po pierwsze co do liczby ofiar, bo jak wiemy te liczby ofiar są ruchome. Nie wiem czy to jest możliwe do ustalenia. Część historyków się wypowiada, że nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o wolę, to wiadomo, że jest to ilość, najczęściej podawano od 40 do 60 tysięcy. Nie wiem, czy coś takiego, czy tego typu ustalenia będą możliwe, taka opinia będzie możliwa do wydania. Natomiast chciałabym zobaczyć, w jaki sposób się wypowiedzą w tej kwestii historycy i zaufać specjalistom, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Druga opinia dotyczy przemieszczania się działań oraz wojsk niemieckich w okresie Powstania Warszawskiego. To jest również niezwykle ważna sprawa. Rzecz, o której chciałabym powiedzieć, jeszcze dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. Mianowicie, jeżeli chodzi o materiały, które są pozyskiwane do akt śledztwa, to bardzo ważna jest również nasza współpraca z centralą w Ludwigsburgu. Z centrali w Ludwigsburgu pozyskujemy materiały, które załączamy do akt śledztwa. Zarówno ja byłam w Ludwigsburgu, chociaż było to w 2010 roku, myślę, że trochę za wcześnie. Nie miałam takiej znajomości śledztwa i w zasadzie w lutym zostało podjęte śledztwo, ja w lutym byłam w centrali w Ludwigsburgu. Uważam, że to było za wcześnie i ta znajomość akt śledztwa była zbyt mała. Natomiast również przedstawiciele centrali z Ludwigsburga przyjeżdżali do nas w 2012 roku, przyjeżdżali do nas w 2018 roku. Między innymi w 2012 roku przywieźli do nas, tutaj macie Państwo między innymi właśnie materiały, kiedy się toczyło postępowanie dotyczące Reine Farta i kiedy przedstawiciele właśnie Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich udali się do Ludwigsburga, żeby w jakiś sposób wpłynąć na tamtejsze organy w zakresie prowadzonego postępowania. Tutaj mam znowu decyzję merytoryczną niemiecką. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2010-2011 roku zrobiło się bardzo głośno na temat tego, że żyją członkowie brygady Oskara Dirlewangera. Akurat ta brygada jest o tyle istotna, że przyjmowano, że była ona na terenie Woli i dokonywała masowych mordów. To jest właśnie postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej kwestii w centrali w Ludwigsburgu. Ono zostało do nas dostarczone w maju 2012 roku. Tak wygląda pierwsza strona. Mamy tłumaczenie tego umorzenia. Jeżeli będzie chwila czasu, to mogę przytoczyć, co jest zapisane. I ostatnia kwestia, o której chciałabym powiedzieć. Mianowicie dla mnie bardzo istotnym, jako dla prokuratora prowadzącego, prowadzę to śledztwo sama wśród kilku innych śledztw, dla mnie bardzo ważną rzeczą w prowadzonym śledztwie są osobowe źródła dowodowe. Dziś rano w trakcie pierwszej części konferencji wysłuchaliśmy relacji osób, które przeżyły tę straszną tragedię. Ja uważam, że mamy obowiązek wysłuchać te osoby i mamy obowiązek, tak jak dzisiaj się tutaj zebraliśmy, mówić głośno o tym, że taka tragedia miała miejsce, bo musimy w jakiś sposób przywracać hołd i oddawać hołd tym bezimiennym ofiarom, bo wiele osób zginęło bez imienia, bez nazwiska i tych pewnych faktów nie jesteśmy w stanie odwrócić. Ja
ze swej strony przesłuchuje świadków. Dzięki na przykład, myślę, że tej konferencji i nagłośnieniu rzezi woli zgłosiło się do mnie w ostatnim miesiącu 3 kolejnych świadków. Jeden pan aż z okolic Rzeszowa napisał, 2 osoby z Warszawy się zgłosiły, zostały przesłuchane. 2 tygodnie temu przyjechałam do Warszawy, przesłuchiwałam te osoby. Także wydaje mi się, że to są najistotniejsze źródła, z tego względu, że dają one po prostu nam z pierwszej ręki wiadomości. Tutaj widzę, że muszę chyba kończyć, w związku z tym będę kończyła. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, z miłą chęcią udzielę tutaj odpowiedzi co do śledztwa. Dziękuję uprzejmie.